Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie zdemontujemy Samsunga Solida. Dokładny model tego Samsunga to E2370. I jest tutaj bardzo podobnie jak w innych Samsungowych, solidowych, klasycznych telefonach. Tutaj musimy, zobaczcie, podważyć boki w tym telefonie. Oczywiście robicie to ostrożnie, delikatnie, z wyczuciem. I to samo robimy z drugiej strony. Jest. I teraz zobaczcie, mamy do odkręcenia jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą śrubeczkę. Wszystkie są, akurat w tym przypadku ja używam Torxa PH30, gwiazdka tego typu. I już trzecia śrubeczka odkręcona. Czwarta już jest. I ostatnia, szósta śrubeczka jest. I teraz zobaczymy, czy to się rozłączy. Powinno. Tak jest. Cały tylny korpus. I teraz zobaczcie, mamy już płytę główną. Jest no praktycznie identycznie jak w solidowych Samsungach. B2710, B2100. Tu są kolejne śrubeczki, dwie, więc sobie odkręcamy, które łączą przód. I tu zobaczycie jeszcze wodoodporność, tutaj po całej długości korpusu. I dobra, i teraz sobie podważymy płytę główną. Szukamy sobie tutaj drzazgów, nie widzimy. No to pewnie od środka sobie po prostu wyciągniemy. Albo od samego dołu będzie bezpieczniej. Jest dosyć mocno przyklejone. Tu jest coś blokuje po drugiej stronie. Tak blokowało, nie blokowało. Tak wygląda przód, a tak tył. To oczywiście możemy sobie jeszcze, a w tym przypadku już nie. Możemy sobie oczywiście wymienić, o, ma dwa głośniki, spójrzcie. Tu jest moc w tym Samsungu. Stereo. Także nie pogadasz. Nie pogadasz. Tutaj sobie ściągamy jeden zatrzask, tu jest drugi i tu widzimy teraz łączenia. Zobaczcie, jeśli chodzi o ten tutaj, o tą wymianę, tu jest wszystko w środku, więc tutaj musicie no, poświęcić więcej czasu na pewno na to, żeby zdemontować sobie. Ale co ciekawe, jeśli chodzi o ten tutaj sprzęt, możecie wykorzystać gigantyczne głośniki z tego Solida do innego telefonu. Na przykład widziałem tuningi, jak były w K800. Bardzo fajnie się to prezentowało. Tu zobaczcie, wszystko jest lutowane. Gniazdo, boczne klawisze, wyświetlacz. Tu również jest prawdopodobnie lutowany. My sobie go sprawdzimy. Dlaczego by nie? No, wiadomo, że jeśli chodzi o solidy, to pewnie są wytrzymałe, ale no, są telefony rzucone i tak dalej, to pewnie jest dużo uszkodzonych. Tu sobie zobaczymy i też jest lutowane. Tutaj widzicie, bardzo dużo tych ścieżek jest.
Więc jest co robić przy takiej naprawie, naprawdę. I to wszystko, jeśli chodzi o tego Samsunga Solida E2370. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.